elementem naszego... 14 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich wraz z nauczycielami wychowania fizycznego w ramach projektu WF z klasą. Podczas godziny zajęć młodzież miała okazję przedstawić swoje stanowiska na temat lekcji WF-u, a pierwszym zadaniem było wypisanie ich plusów i minusów. Punktem łączącym uczniów wszystkich klas było niewątpliwie szkolne boisko, które zostało uznane za niebezpieczne i nieodpowiednio przygotowane. Uczniowie naszej szkoły z chęcią zmieniliby również prysznice w szatni, a chociażby zamontowali tam zwykłe zasłonki, których niestety brakuje. Na słowa pochwały ze strony jedynkowiczów zasłużyło dobre wyposażenie sal gimnastycznych oraz możliwość podziału na grupy, która pozwala na dobór ćwiczeń według zainteresowań.